Nasz Bóg jest Bogiem wiernym i zaprasza nas do wierności. Wkłada w nasze serca swoje słowo, które mówi o wierności, o miłości. W pierwszym czytaniu dzisiaj dotyka mnie będziesz miłował oraz to, że kolejne słowa zapraszają nas do przechowywania tychże słów w swoim sercu. Pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dzisiaj nakazuję. Pewnie wielu z nas ma taką sytuację w życiu, miało taką sytuację w życiu, że ktoś powiedział nam jakieś słowo, które później przerodziło się w takie hasło, tajemnicze hasło, przypominające o naszym, czy tej osoby przywiązaniu do nas, albo naszym przywiązaniu do niej. Czasami mogą to być czułe słowa, czasami mogą to być zdrobnienia imienia. Myślę, że najwięcej mogą tu powiedzieć narzeczeni czy małżonkowie, kiedy właśnie w czułych słowach wyrażają sobie oddanie i miłość. Takie czułe słowa znajdziemy, gdy chodzi o Boga, znajdziemy w Piśmie Świętym. Wielu z nas ma taką praktykę, że wypisuje sobie jakieś cytaty i próbuje je zapamiętać, aby przypominać sobie w codzienności, w takiej nieustannej modlitwie o miłości Bożej. I ja mam też taką praktykę, do której Was zapraszam. Staram się jak najwięcej cytatów zapamiętać. Wypisuję sobie w notatce, najlepiej w telefonie, żeby mieć zawsze je przy sobie. Zaglądam i w ten sposób uczę się ich też na pamięć, uczę się też sigli na pamięć, żeby wiedzieć, gdzie to jest w Piśmie Świętym. Myślę, że kogoś tym dzisiejszym filmikiem zainspiruję do właśnie takiej praktyki. Niemniej najważniejsze jest to, aby uchwycić się Słowa Bożego, które będziemy przechowywać w naszym sercu i do którego będziemy mogli wracać. List Boga do nas, list miłosny, to Pismo Święte. Owszem, są zapisane tam różne historyczne opisy, także walki. Czasami jest mowa o grzechu, ale tak jest nasze życie. Warto z Pisma Świętego powypisywać sobie te cytaty, które dla nas są takim odbiciem naszego życia. Dlatego dzisiaj takie trochę zadanie, możecie się podzielić również w komentarzu, jaki cytat, jakie słowo dla Was jest takim odbiciem Twojego życia. I tym cytatem się módlmy jako aktem strzelistym na dziś. Takie krótkie dzisiaj przesłanie, ale myślę, że bogate, głębokie, ponieważ kontynuacją tego rozważania, tego dzielenia dzisiejszego jest właśnie taka praca własna i do której Was dzisiaj zapraszam. Możecie po prostu sobie to przyjąć jako takie zadanie w ogóle, na co dzień, nie tylko na dziś. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że o Twojej miłości mogę czytać w Piśmie Świętym i o tym przywiązaniu Twoim do mnie. Daj, abym ja był również przywiązany do Ciebie, do Trójcy Świętej. Chcę wpisać w swoje serce słowa, które są dla mnie mocne, które odzwierciedlają moje życie, które są zawarte w Biblii. Przede wszystkim pragnę wpisać w swoje serce dzisiaj słowo: będziesz miłował. Ty mnie kochasz, ale też zapraszasz mnie do tego, by również kochać. I to nie byle jak, tak jak Ty. Dlatego Duchu Święty, dodaj mi siły, i wszystkim tym, którzy łączą się teraz, oglądają to codzienne dzielenie, utożsamiają się z tą modlitwą, daj im również siłę. I daj im kochać tak, jak Ty tego pragniesz. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. Amen. Moi drodzy, tyle na dziś. Dziękuję Wam za wspólne pochylenie się nad Słowem. Jak zwykle zapraszam do zajrzenia w dzisiejsze czytania. Trzymajmy się Jezusa i do zobaczenia jutro w codziennym dzieleniu, które będzie tym niedzielnym. Do zobaczenia z Panem Bogiem.
Thank you.